jest też sytuacja, która wyniknęła dosłownie kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem tego eventu. Tak, Joanna Opozda wrzuciła na swój Instagram, na Instastory, informacje dotyczące tego, że kobiety mają problem z tym, aby pozyskać alimenty. Ona sama ma z tym bardzo dużo kłopotów i to też jest jakby nagłośnione przez nią medialnie. Słusznie w tej sprawie? No, alimenty są dla dziecka, nie dla matki, no to nie oszukujmy się. Uważam, że niezależnie od tego, czy dziecko jest u matki, czy u ojca, to jedna ze stron powinna po prostu wspomagać drugą osobę w wychowaniu dziecka, żeby dziecko po prostu nie było na przykład szykanowane w szkole, bo czegoś nie ma, albo żeby miało co jeść. To jeszcze raz powtarzam, alimenty nie są wyłudzeniem pieniędzy od drugiej osoby, tylko to są pieniądze na dziecko, dla dziecka, dla dobra dziecka, więc moim zdaniem to nawet nie powinno być sprawy, tylko to powinno już być w akcie urodzenia napisane, że po prostu w razie czego, jak się rozchodzimy, to ta osoba, która nie zostaje z dzieckiem, no to po prostu musi wspomagać w inny sposób, no bo dlaczego jedna osoba ma wziąć całe wychowanie dziecka na swoje barki? Jakby ja nie oceniam ani jednej, ani drugiej strony, bo nie wiem, jak tam jest, więc nie mogę się wtrącać w czyjeś dramy i w ogóle, bo to mnie nie dotyczy. Natomiast ogólnie uważam, że alimenty, jeśli dochodzi do rozstania, powinny być płacone ze względu na dobro dziecka. I ja jestem z tym okej, żeby to było na przykład wypłacone na konto dziecka. Ja bym była z tym bardzo w porządku, żeby tak to właśnie wyglądało.